Panie Wójcie, gratulacje w związku z otrzymaniem statuetki Orła Wprost Województwa Podkarpackiego 2023. Pan to podkreślał, dla małej bieszczadzkiej gminy, niekoniecznie tylko i wyłącznie dla jej lidera. Tak, to wszystko, co udało nam się zrealizować, nie udałoby się zrealizować, gdyby nie wspaniała współpraca, przede wszystkim współpraca z mieszkańcami, współpraca z radą i zbudowaniem dobrego zespołu w urzędzie. Tym ludziom jestem bardzo wdzięczny, dlatego że to tylko właśnie takiej wspaniałej współpracy udało się doprowadzić do tego, żeby tą gminę troszeczkę zmienić. Zmienić z gminy rolniczej na gminę przede wszystkim turystyczną. Oczywiście to rolnictwo jak najbardziej jeszcze funkcjonuje, natomiast ta turystyka stała się wiodąca w tej gminie. To niech pan się pochwali, co tam można robić u was w gminie? A można robić bardzo wiele. Zaczniemy od produktu turystycznego roku, a mianowicie bieszczadzkie drezyny rowerowe. To oczywiście było tylko wsparcie ze strony gminy, a zrealizowane to zostało przez prywatnych przedsiębiorców. Natomiast później, idąc dalej, to lokalny, jedyny w Bieszczadach browar Ursa Major i nasze najnowsze dziecko, a mianowicie na terenach popegeerowskich powstało Centrum Turystyki Aktywnej Bieszczadzki. Dzisiaj od dwóch sezonów funkcjonuje jako stacja narciarska, największa na Podkarpaciu, ale również przygotowujemy atrakcje tam na lato. W tej chwili już został wykonany najdłuższy na świecie tor do snowtubingu. Jest przygotowywana najdłuższa w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej dwulinowa tyrolka. Mało tego, mamy wiele pomysłów, ma powstać tu przy współpracy partnerstw publiczno-prywatnego, a mianowicie jeszcze parki linowe i wiele, wiele innych rzeczy. Mam nadzieję, że dalej w tak zgodnej współpracy będziemy realizowali i rozwijali tą gminę. Ja rozumiem, że to wszystko też walka i troska o gminę w dobie po pandemii, w dobie wojny na Ukrainie. To nie są łatwe czasy dla samorządów pogranicza. Nie, na pewno nie, szczególnie, że mieszkańcy zarówno Polski, jak i zagranicy, którzy odwiedzali nasze tereny, bo Bieszczady jednak są popularne w Europie, uznali, że ta wojna toczy się dosłownie na naszym terenie. Tak oczywiście nie jest, brakowało nam takiej promocji. No i teraz musimy robić wszystko, żeby takie odium zmieniać. I to się dzieje, powoli to się dzieje. Możemy się pochwalić jeszcze czymś innym. Przy tych inwestycjach, które zostały zrealizowane, zauważyliśmy, że wracają do nas nasi mieszkańcy, którzy wyjechali za chlebem za granicę, tam troszkę odłożyli środków finansowych i te środki dzisiaj inwestują u nas. My oczywiście takich inwestorów jak najbardziej chcemy wspierać. Robimy to we wszystkich instytucjach, z którymi my możemy prowadzić rozmowy, żeby im ułatwić inwestowanie na naszym terenie. Powoli to się dzieje i to nas bardzo zaskakuje, bo ten proces wydawał się niemożliwy, a jednak stał się możliwy, bo jesteśmy tego dobrym przykładem.